Witajcie, Maszki z tej strony Tarion, w kolejnym odcinku z gry Gift. W ostatnim odcinku zebraliśmy rozproszone dzieci i był taki problem, że na nasze nieszczęście... Okej, co się dzieje z kontrolerem? Ponieważ czasami się zatrzymuje postać. Na nasze nieszczęście nie znaleźliśmy jednego dziecka. I przez co nie będziemy mieć wszystkich pasażerów. Raczej to nie powinno nic zmieniać. Wydaje mi się, że już odblokowałem jakieś tajne zakończenie, bo tak jak patrzyłem sobie na to... Okej... Okay. Ej... To się wydaje po prostu na to, że... jeżeli chodzi o zakończenia... To... Okej, okay, chyba dobrze zrobiłem? Oczywiście, że nie. Zablokowane. Jeżeli chodzi o zakończenia, to tam znalazłem jakieś takie duże przedmioty, które nam pozwalały... Okej, okay, tutaj pójdźmy na lewo. Które nam odblokowały jakieś tam przejścia. Okej, okay, mamy kanapę. Oczywiście chyba już mamy oba przedmioty, które nam coś tam odblokowało, więc nie potrzebujemy więcej, ale lepiej, żebym znalazł sobie teraz, żeby jak później będę szukać to, żebym nie musiał aż tak bardzo... Okej. Okay. Kwiaty i sofa. Tak bardzo kochała to miejsce. Układała tu kwiaty, które znajdowała na zewnątrz. Okej, okay, to chyba nasza żona. Tak, bo jakbyście nie wiedzieli, cała ta gra to jest jakaś taka historia jakiegoś tam staruszka, który według mnie jest w szpitalu. Oraz... O co mamy... Zastanawiam się czasami, bo chodzi o to, że mi się już udało tam przejść, ale po co mamy ciągnąć? Okej, okay, tutaj musimy gdzieś to przepchnąć, ale gdzie? O, deskę możemy pchnąć. Okej, okay, okej. Okay. Dobra. I... Co dalej? No, bo mamy tą mechanikę, że możemy się odbijać od ścian. Ale nie sądziłem, że się to uda. Dosłownie. Okej, okay, i teraz jeżeli te deski są takie, to znaczy, że możemy tą przesunąć. I czy możemy ją przesunąć tak, żebyśmy nie mogli tutaj jakoś przejść? To byłoby trochę dziwne. Chyba tak możemy, tylko że... A, możemy zgaduję, że... Teraz... okej, okay, tam nic nie ma. Teraz możemy zapewne wrócić. To pomieszczenie jest takie dosyć duże, więc... Wydaje się, jakby tutaj miał być już powoli ten końcowy boss jakiś taki. Okej, okay, słuchaliśmy. No i już wcześniej się wybujaliśmy na tym, więc... Wiemy, na czym to polega. Jep. A, okej. Okay. No i wszystko mamy. Nie wiem, czy to będzie dwa odcinki, ale wydaje mi się, że już okej. Okay. Chyba coś się stało, że tak się zrobiło. Okej, okay. Coś tutaj jest? Nie, tutaj zapewne jest powrót do tamtej klasy. Okej, okay, a tutaj coś... Nie... Coś pokazywało się na dole, przynajmniej chciało pokazać, ale... Nie pokazało. Nie wiem, tutaj... Okej... Okay. Związanego z tym? Miało się coś pokazać, ale...
Nie, może trzeba wrócić. Okej. Tutaj teraz bez tej pomocy trochę jest trudno określić. O, tutaj coś mamy. No raczej nie chodzi o powrót. No tak, bo wszystko jest tutaj normalne. Czyli czy znowu statek? Nie, teraz się odchyla. Okej. Czy mamy po prostu... O, tutaj jakoś polecieć? Chyba nie. Tutaj nie dotrzemy. Kurde, kompletnie przez to... a to? O, właśnie. Tutaj już możemy przejść. Okej. Więc co tutaj będzie? Okej, oprócz tego wielkiego boom. Okej. No i chyba już zbytnio nie znajdziemy nic. Może będzie znowu jakaś taka sekwencja z ucieczką i żeby... pamiątki znaleźć, ale nie wiem dlaczego. Okej, mamy ten łańcuch, ale... Teraz mam problemy z kierowaniem. Nie wiem, to... Bo ewidentnie jesteśmy już na dobry. Jeżeli chodzi o trop. Jesteśmy już na dobrym tropie. Ale tak, ten łańcuch jest taki mega długi. Ale może po prostu chcieli, żebyśmy mogli o to. Nie wiem, możemy rozbić o to? Wygląda jak szyba, ale. Możemy machnąć? Czekajcie, może zejdziemy. Nie, to jest stałe. Aż tak duże rozbijanie w tej grze nie było. No bo mamy tam, mamy niby coś do góry, ale... Nie, musimy... Czy jesteśmy w stanie ten skok zrobić? Nawet nie skoczyłem. Okej. Może jesteśmy w stanie zrobić ten skok? O! Jest, byliśmy. I nawet tutaj się na łańcuch wziął. Okej. To był dosyć daleki skok, nie powiem. Jakbym myślał, to bym nigdy nie spodziewał się, żebyśmy mogli tam zrobić. Tam widzę jakiś... Cień łańcucha. A nie, dobra, tutaj już chyba nic nie ma. Okej. Nasza postać czasami po prostu wolno chodzi, tak totalnie. Okej. Dobra, tutaj chyba już nic nie ma. Dobra, czyli przeszliśmy na kolejny poziom. Tak. Tutaj powinniśmy już mieć jakieś drzwi. Tak, środkowe drzwi powinniśmy mieć. Wiecie, czy coś tam jest? Nie możemy nic zrobić. Ogólnie rzecz biorąc, to mamy tą mechanikę właśnie tej nietrwałej podłogi, którą właśnie teraz powiedziałem. Nie wiem dlaczego musiałem to powiedzieć, akurat to się pojawiło. I takie, że no w sumie spokojnie możemy przejść i wtedy nic się nie dzieje, tylko że... tak. Tutaj strasznie dużo obrazów dali jako pamiątki. I te obrazy tak naprawdę prawie nic nie mają do powiedzenia, jeżeli chodzi o historię. Więc trochę mnie to denerwuje, że
mamy dali coś, ale kompletnie. Kompletnie to nie ma znaczenia. O nie, nie, nie. O nie, znał. A, jeszcze umarliśmy. O, jesteśmy tutaj. W sumie. Zobaczmy, czy to. To było wygląda, jakbyśmy slow motion robili. Tak, było jeden raz wykorzystaliśmy mechanikę powolnego chodzenia. Nigdy, nigdzie indziej nie wykorzystaliśmy tego. Okej. Wydawało mi się, że mieliśmy cutscenkę, ale to chyba bardziej pad. Coś już ma z drążkiem, mam problem. Okej, mamy krzesło. Okej, chyba tutaj nie musimy tego zrobić. Musimy przesunąć do przodu. Wiecie, ja jak się nastawiałem na tę grę, myślałem, że trochę wykorzystają mechanik z innych gier. Czyli na przykład, nie wiem, patrolowanie. Ot. A, musimy pokój zrobić tak, jak powinien być na górze. Dobra, to jest nawet śmieszne. No, drążek trochę mi się laguje. No i jest, tak jak na górze. Drążek. Naprawdę mi się już. Ale to. Okej, jesteśmy już tu. Okej, co mamy teraz robić? No, wszystko jest takie same jak na górze. A, co ty masz problem jakiś? No, jesteś połączony. Kontroler mi coś nie chce udziałać. What? O! Mamy zapalić! Teraz jak kamera zaczęła się tak poruszać, takie, o co chodzi? Później tak, ej, mamy to zapalić. Ej, nigdy bym się nie zorientował, szczerze. Okej. Okay. Dobra, ta dziura była. No i chyba specjalnie ją doli. O nie. To bardzo mi się podoba. Ej, wejdźmy do bardzo podejrzanego pomieszczenia. To wcale nie jest podejrzane pomieszczenie. Okej, okay. I co tutaj mamy? Nie. 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 Ze wszystkich rzeczy musieli dać beczkę. Ze wszystkich. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Gro, pozwól mi chodzić. Okej. Okay. Powoli. Okej, okay, okej. Okay. No nie! To było takie. I już czułem, że coś jest nie tak. Po czym takie. Bum. Okej. Okay. Jesteśmy dalej. Wait, to był koniec? Dosłownie kilka metrów. I to był koniec? Aby znowu tej beczki nie było. Dobra, ale przynajmniej umarliśmy. Normalnie. O, kurde. A, przynajmniej ominęliśmy większość parkoura?
Albo spadliśmy w miejsce, gdzie nie powinniśmy spaść. Teraz pójdź, próbujmy bardziej na dół pójść. O! Pamiątka. Jej. Jest to miejsce, które odblokowaliśmy. I co to nam da? Okej. O, czy to jest ta dziewczyna, którą tam poprosiliśmy znaczy się poprosiliśmy, że ona powiedziała, żeśmy po lekcjach poczekali? O, ma list! Ma list na głowie. Będę musiał pamiętać w montażu, żeby teraz wyciąć, bo ja musiałem coś sprawdzić i powiem trochę głośno. Jej! Naszą pierwszą miłość znaleźliśmy. I to dzięki fortepianu i ławce szkolnej. Oj, coś znam naszą głową? A, i teraz zniknie oczywiście. Typowo. O, i pamiątka. Lis miłosny. Zgaduję, że to tak naprawdę to jest bardziej znajdźka niż tajne zakończenie. Więc nie wiem jak to... Czy jest... Znaczy się zazwyczaj powinni dawać jakieś tajne zakończenie, bo to zawsze fajnie jest. Okej. Okay. Żadnego achievementu, więc to raczej nie jest ważne. Okej, okay. I co tutaj mamy? Tak. List miłosny od przyjaciółki z dzieciństwa. Najbardziej niezapomniane wspomnienie z mojego rodzinnego miasta. Okej, okay. Jeszcze trochę nam zostało tych gości. I co tam w tym liście miłosnym było? Okej. Okay. Ukochany list. Dostałem ten list od tej dziewczyny z klasy. Zachowam go na zawsze. O, to za chwilę opowiem historię. Widok na nostalgiczny las. Gdy znalazłem się w tym lesie, poczułem się wolny, nieskrępowany przez nikogo. Zastanawiam się, czy spodobałoby się jej tutaj. Trochę dziwnie. Jej się tutaj. Na odwrót bym powiedział, się jej tu. Tutaj. Tak, żeby tak że jak się szybko mówi. Nostalgiczna rabata kwiatowa, znajdująca się w pobliżu mojego domu, ulubiona rabata kwiatowa. Zawsze spędzałem z nią tutaj czas. Okej, okay. Czyli takie wspomnienia miłosne. Okej. Okay. Łodzisz! Okej. Okay. A! Nie cierpię, jak mają te punkty zapisu koło siebie bardzo blisko. No my jesteśmy prawie na krawędzi tego. Okej. Okay. Dobra. Raczej w poprzednio nie było czegoś takiego, bo bym zapamiętał. Dlatego nawet ciekawe jest, jak tutaj jest coś takiego. Okej, okay. Tutaj chyba musimy ze sprint jumpem. Okej. Okay. Musimy trochę wcześniej, bo my mamy jeszcze taki trochę lekki boost do góry, gdy lecimy, ale to kompletnie nie chcę. Więc co mamy zrobić? Bo tam dalej to jest tylko dodatkowy pokój, to na mapie widać. Ale tutaj... I wydaje mi się, że to jest możliwy skok, tak. Bardzo... bardzo dokładny był, ale był możliwy. Okej, okay, czy coś tutaj mamy? Jakieś... Nie mamy... dziurę, która jest niewidzialną ścianą. Okej, okay, przynajmniej udało nam się... Dobra, stolik. Udało nam się... nieco to... ominąć... fragment i... co to ma dla nas znaczyć? I mamy kolejny stół. Okej. Okay.
Chyba tutaj mamy pójść. Jest tutaj jakaś dziura. Ups. Dobrze, że teraz mamy tą mechanikę, bo to jest jedna z najbardziej, najczęściej skorzystanych. Okej. Okay. Więc jesteśmy tutaj. Jeszcze zapewne będziemy musieli wrócić do poprzedniego pomieszczenia. Czyli czy my nie byliśmy na tym? To byliśmy. Pamiątka. Samolocik, dobra, sprawdźmy sobie w takim razie go. Tutaj już mamy dużo z dzieciństwa swoich, więc tak od starości do dzieciństwa. Zabawkowy samolot. Wydawało mi się, że będę mógł latać bez końca. Sam. Gdzie tylko zechcę. No, widać, że jeszcze tutaj były jakieś notatki, ale dziwne, nie powiem. Okej, wydaje mi się, że my powróciliśmy do punktu wyjścia. I tak, i w sumie też chciałem, żebyśmy się załatwili, ponieważ kompletnie, ale to kompletnie nie wiem, gdzie mieliśmy. Chyba mamy pójść do góry, tylko że jakoś długo nam to wszystko zajmuje. W ogóle ten gaz też się obraca, więc to nawet też jest ok. Dobra. Czyli, że dobrze poszliśmy. Tylko powinniśmy tutaj pójść. A przynajmniej jakąś pamiątkę zyskaliśmy. Dobra. Tam był gaz. Ale chyba znowu jesteśmy na dole, tak. Dobra, przynajmniej nieco już wiemy, gdzie mamy pójść. Tylko czasami musimy być szybko, bo się statek zaczyna obracać. Po czym mamy chwilę dosłownie. Nie, chwilę. Mamy dłuższe przerwy, kiedy musi się coś tam poobracać. Normalnie to moglibyśmy zawsze zrobić ten fajny trik związany z tym, że po prostu siup i tym. Ale każe nam, żebyśmy się obrócili w tą stronę. Okej, chyba już się obraca w dobrą stronę. My tutaj byliśmy? My chyba na dół zeszliśmy. I teraz, jak tędy pójdziemy, coś nowego. Okej, i mamy pod spodem. Mamy tutaj konik na biegunach. Teraz spróbujmy go zdobyć. To jest chyba wykonalne? Nie. Mamy konik, ale może później. Czekajcie, bo jeszcze mamy ten spadek, ale zastanawiam się, czy okej, to mogło nas zabić. Nie, chyba tam już nic nie możemy. Co najwyżej później go spróbuję zdobyć, bo tak wydaje mi się, że on nie jest możliwy do zdobycia w obecnym stanie. Znaczy się, jakbym coś pokombinował, to może by było, ale teraz to nie. Okej, jest zapisane, ale co mamy zrobić? Mamy tam doskoczyć? Ło! Było możliwe. Ej, to byłoby śmieszne, gdyby nam na gaz dało. Okej. Dobra. Okej, tam było to, dobra, więc dajmy. Tak, to jest segment, kiedy jest bardzo dużo pamiątek. Okej, ta skrzynka chyba sama się rusza, czy nie? Tak, sama się rusza. Dobra, więc jest dużo z pamiątek. I zgaduję, że tamten konik, to już go nie dostaniemy. Ale możemy tą lampę dostać. Chyba to jest kolejna lampa.
A nie. Kajcie. Aha. Tak. Zdobyliśmy żyrafą lampę. O, ona chyba była w drugim albo trzecim odcinku. Był cień, ja ją zauważyłem. Myślałem, że to krzesło. Żyrafą lampa zdobyta. Jak się ona nazywa? Okej. Lampka do pokoju dziecięcego. Urocza lampka. Teraz nie potrafię zasnąć, chyba że jest bardzo ciemno. A. No, też tak można. Ja to najgorzej. To pamiętam, jak u znajomego nocowałem, to nie mogłem zasnąć, dlatego że było lato i było bardzo gorąco, a ten znajomy jeszcze jeszcze miał swój pokój w najbardziej gorącym pokoju, znaczy się najbardziej takim pokoju, gdzie byłoby gorąco w jego domu. I tam nocowałem. Wiedziałem. A tak to ogólnie to zawsze miałem problem z Warszawą. O, czekajcie. Widzieliście to z tyłu? To jest kołysanka? Tak to brzmi. To na pewno nie jest jakaś znana kołysanka, ale to brzmiało jak lullaby. Taki normalny. Okej, chyba to miało być zrobione. Ale to było coś takiego, że ja zobaczyłem, że coś się tam podświetliło i później zniknęło i takie, ej, co się stało? Chociaż zazwyczaj, kiedy masz ogromny ten właśnie, może będzie napisane, bo już nie pamiętam, jak się to nazywa, to zazwyczaj polega na tym, że to gra się na tym. Ksylofon, tak. Lubiłem grać na nim z innymi i ta dziewczyna zawsze tam była. O, jakaś dziewczyna. Okej. I znowu jesteśmy znowu w tym pomieszczeniu. Tak, powoli dochodzimy. Ale ja patrzę na czas i jeżeli uda nam się 20 minut to zrobić, to nie będzie już kolejnego odcinka. Ura. Okej. Uwielbiam, kiedy gra daje spadające meble, bo nigdy nie mogę się zorientować. Czy to jest spadający mebel, czy normalny mebel? Okej. Dobra, chyba musimy tam doskoczyć. To będzie trudne, ale może na spięcie uda nam się to zrobić. A! Nie miałem tam... Chciałem się tam skoczyć, ale... Od razu mi zrobiło to jako ten główny. Dobra. No niektóre skoki są trudne, ale to tylko dlatego, że ja sobie utrudniam. Okej, chyba kacenka jakaś. Okej. Wiatr. Okej, czyżbym ominął coś? Bo tam wyglądało tak jakby... Dobra. I do góry! Juhu! Okej. Spadający mebel? Tak, spadający mebel! Okej. A, już widzę, jakie są spadające meble. Okej, i... Teraz jest takie pytanie, po co był tam ten mebel? W sumie... Nie mam pojęcia. Niech to. O, się przynajmniej pojawiają z powrotem.
Czasami nie wyłapuje to jako ten skok, tylko wyłapuje to jako... A! Okej, przynajmniej widzieliśmy, jak się te meble pojawiają z powrotem. Ale to... bierze jako ten... no właśnie to... jeszcze utrzymanie się w powietrzu. No. Trochę na tym popędziemy. To jest zawsze nieśmieszne, że za pierwszym razem mi się udaje. O czym musi być oczywiście z tym unoszeniem się w powietrzu. Dlatego zastanawiałem się, czy będziemy mieć te dwie mechaniki. Okej, już widzę, o co chodzi. Uwielbiam ruszające się meble, one zawsze pokazują, co trzeba zrobić. Okej, jest. Jej, stół się pojawił. Stół z powyłamanymi nogami. Jej. Okej. O nie, nie mów się, że... Okej. Ja takie spojrzałem się na tą skrzynkę i ona tak odlatuje, takie... What the heck? Ja, okej. Tak, czyli zorientowali się tą mechanikę. Znaczy się bardziej tą mechanikę, która chodziła mi, że na jednej ścianie możemy się utrzymać. Wow, że to mi się udało za pierwszym razem. Okej, tutaj nic nie ma. Tutaj, tam to nawet nie będę szedł, bo tam jest różowy gaz. Okej, to jest przejście te główne. Uuu, jesteśmy poza mapą? Jak to pokazuje? Bo na mapie nas nie ma. Chyba, że coś zrąbali. Okej, coś tam jest. Ale kacenka. Tak, jest zbyt spokojnie, nie jesteśmy na mapie. O nie. To jest najlepsze, że się spojrzało do góry i takie... O nie, wiadomo, że będzie coś złego. Oczywiście, finałowy boss. Okej, czyli gaz jeszcze nas zabija. O Jezu. O, to jeszcze powraca. I to wszystko? Okej, to nie było wszystko. Ja takie... gdzie on poszedł? Łoj. Czy to oznacza, że mogą uciekać? Okej, to chyba oznacza, że muszę uciekać. Co teraz będzie komiczny ucieczka, tak jak ostatnio? Oczywiście, że komiczna ucieczka, bo będzie oczywiście jeszcze... Jeszcze strzykawki będą. Okej, udało się. I... ups. O tak, o tak. Jej. Aha. Myślałeś, że coś mi zrobisz. O, wielkie lustro. Dobra, kacenka. Aby to była ostatnia kacenka. O tak. Przewróciłeś się. To wcale tak nie było, że... Już tyle rzeczy przeżyliśmy, że... że przewrócenie się to naprawdę nie byłaby najtrudniejsza rzecz. Jej, lustro. Dlaczego takie duże? O nie. Spojrzał się w swoje odbicie i się przeraził.
O tak, ta analogia do bycia lekarzem. O tak. Nie, no dosłownie nie wiem, co to znaczy. Dlaczego się przerazi własnego odbicia? Ja ty. Ale przynajmniej żyjemy. I możemy coś wreszcie robić. Te cutscenki czasami są mega długie. Dlatego to mnie bardzo denerwuje. I one chyba nie da się ich pominąć. Przynajmniej nie próbowałem nigdy. Ej, zobaczmy, czy coś z tyłu nie będzie. A, nie ma. Okej. Okay. To chyba jest koniec, tak. Dosłownie. Oddech. Czym ty jest? Czy to pędzel? Czy to pasta do zębów? Nie wiem, co to jest. To wygląda jakaś taka... jakaś pasta? Ale widać nie do zębów, bo jest cała w kolorach różnych. I co tutaj mamy jeszcze? Kolejne? O, co to jest? Wielki telewizor? Wielki billboard? My. Wiecie, co jest zawsze mnie śmieszy? Że jak... jak właśnie są takie rysunki, to często jednak rysują je dorośli, dlatego że jak dzieci coś narysują, to te rysunki są czasami naprawdę słabe i że takie, no dobra, nie dojemy tak. Okej, okay. Dajesz. Dajesz, mogę coś robić? Dobra, czyli teraz mamy znaleźć wszystkie cztery farby i zgadzam się, że to będą kolejni pasażerowie. I jest takie teraz pytanie, czy musimy znaleźć wszystkie? Bo już jednego dziecka nie znaleźliśmy, więc możliwe, że nie. Dobra, ale powiem tak. Bo to jest końcówka, ale znowu to jest coś do robienia. Więc kolejny odcinek to będzie ostatni. Będzie to krótszy odcinek. Ale to chodzi o to, że ta cała zagadka zapewne może trochę jeszcze potrwać. Więc widzimy się już w ostatnim odcinku, w kolejnym. Z Zanitarium. No to, cześć!